Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Polish Car Driving na Robloxie i przejdziemy się dostawczakiem o nazwie Veko Weekly, przeładowanym o 4,5 tony. I tak, jest to bus, który jest generalnie lekko bardziej zwinny od Majestika Springtona. Spalanie jest mniej więcej na tym samym poziomie, za to ma on o wiele lepszy skręt, lekko wyższy Vmax, więcej koni, chyba aż o 30 i napęd na tył, coś co w ogóle... Powinien mieć też ten sprinter, ale ma napęd na przód, nie wiadomo czemu. Chociaż nie, w statach jest, że RWD, ale te staty są jakieś stare mega. I job bonus to również 2.0 jak sprinterze. Też ma o jedno więcej siedzenie. Od sprintera jest droższy o 6000. I Veko Daily, czyli samochód, którym dzisiaj się przejedziemy, właśnie na kierownicy z kamerką. Spawnujemy, zaczynamy, nie wiem co tu robi Audi A6C7. Nie mam pojęcia. Jak widzicie, chyba wszystko śmiga, tylko pozwólcie, że ja sobie tu jakoś wyjadę. I okej, kierunkowskaz, światełka sobie załączymy. Słuchajcie, zjedziemy sobie tutaj. Tutaj mamy jeszcze taki myk, że możemy sobie podkręcić po prostu sensitivity kamera i teraz powinno być szybciej. Chciałem, żeby to się odbywało dość dynamicznie, więc sobie zrobię tak, żeby było w miarę szybko. Okej. Teraz na myszce obracanie się będzie koszmarne, ale jako tako w interiorze jest to teraz dość wygodne. Ja sobie tu pozwolę zawrócić. Jak widzicie, tym Iveco można już normalnie zawrócić na rondzie. W tamtym sprinterze był to lekki problem. Okej, standardowo sobie zatankujemy na początek filmu. Dzisiaj może będę zwracał bardziej uwagę na to spalanie, bo przy sprinterze pod koniec filmu i tak zapomniałem o tym, że miałem zobaczyć, ile spalił. Aktualnie nagrywam osobno kamerkę i osobno obraz z gry. Także jeśli miałoby być coś, co wam zasłania obraz, to po prostu przebierzcie na chwilę tą kamerkę, tak jak było w przypadku ostatniego filmu z Prawo Jazdy 2006. Oczywiście, jeśli chcecie się przejechać na kierownicy, właśnie w Polish Car Driving, jeśli macie kierownicę i chcielibyście ją skonfigurować do Polish Car Driving, to teraz w karcie po prawej na górze macie poradnik, gdzie ja tam wszystko dokładnie objaśniam. Również polecam tam przeczytać opis i przypięty komentarz. Też pamiętajcie, żeby zrobić dokładnie wszystko, o czym mówię, i powinno być po sprawie. Zaczynamy sobie tutaj w Darłowie. Mamy paczkę na Malechowo. Okej, to sobie śmigniemy. Pierwsza rzecz, która jest o wiele przyjemniejsza w tym Iveco, o wiele przyjemniejsze dźwięki niż w sprinterze. Są takie bardziej wyraźne jakieś takie jazdy, tam to były chyba nagrane niskie obroty i jakoś przyspieszone, gdy po prostu samochód był najwyższy. Tutaj to już brzmi lepiej, chociaż mam wrażenie, że tu może być to zrobione na tej samej metodzie. Ale dobrze, wyruszamy w podróż. Oczywiście musimy uważać, bo mamy samochód przeładowany o 4,5 tony. Nie wiem, czemu Audi zniknęło, ale policja przejechała obok nas, czyli policja jest na serwerze, trzeba będzie się pilnować z wbijaniem Vmaxu. A propos Vmaxu, to właśnie możemy go w tym momencie zacząć próbować dobić, bo jest to rzekome 168 km na godzinę. Myślę, że ten film na kierownicy będzie też spoko takim testem, gdzie naprawdę może wyciągnąć ten samochód. Tu policji nie ma. A, mamy już Vmax, 169 km na godzinę, czyli jest różnica chyba o 1 km na godzinę. O kurde, dobra. Przyhamowałem tu, nie widziałem dokładnie, czy tam policja nie stała. Jest to oczywiście pojazd z napędem na tył, w przeciwieństwie do sprintera. Sprinter niestety nie miał napędu na tył, a powinien mieć, ponieważ wszystkie sprintery z tamtych lat po prostu miały napęd na tył, albo chyba napęd na 4, przynajmniej tak, przynajmniej do tego doszliśmy przy dyskusji z jednym widzem w komentarzach pod jakimś tam shortem. Okej, jedzie pociąg. Czy tam stoi policja? Czemu tam stoi policja? Ty, dwie policje. Przed chwilą widziałem policję, jak wjeżdżała do Darłowa, a teraz policja tutaj jedzie. Taka sama. Okej. Nie wiem, o co chodzi, ale dobrze, kontynuujmy naszą podróż. W ogóle tutaj też słupek A już się nie gliczuje, jak widzicie, bo w sprinterze się gliczował, a teraz tutaj widać, chyba wszystkie materiały są dobrze tutaj nałożone, przynajmniej nie widać, że coś koliduje. Także jazda tutaj jest dość przyjemna, no jak każdym samochodem, no. Na kierownicy w tej grze się jeździ tak samo każdym samochodem, nie? Jedyne, co je różni tak naprawdę, to jest masa, moc i prędkość maksymalna. Okej, tutaj mamy Malechowo 9, ja sobie tutaj pozwolę zawrócić tędy. Teraz sobie wyjedziemy z zatoczki. To jest dostawa do kwiaciarni, także ja sobie pozwolę tutaj zjechać. Szkoda, że tutaj nie ma tak szczerze tych takich podjazdów, żeby te krawężniki łagodniejsze były i właśnie gdzieś tam zahaczyłem. No dobra, no już trudno, przerysowaliśmy nasze Iveco przeładowane o 4,5 tony. Kierujemy się teraz w stronę Malechówko-Ulenberg, także śmigamy. Pierwsza osoba, jest super. Na razie spaliliśmy 1,6 litra, także nie jest najgorzej. To była jedna dostawa, tylko to oczywiście te wszystkie dostawy się różnią dystansem,
A, i również mam prawo jazdy, chyba, bo w sumie na ostatnim filmie z Maluchem też je miałem, ale tak mówię, że powinienem je mieć, więc powinienem mieć ten zarobek podniesiony o 25%. Mamy bobrowiczki, czyli zmierzamy w stronę Sławna i stamtąd również weźmiemy następną dostawę. Zobaczymy, gdzie ona będzie. Aktualnie wyjeżdżam sobie z Ulenberga, jak widać, i chyba jest super. W ogóle chyba fajna sprawa, że takie Iveco przeładowane o 4,5 tony jechało 160 km na godzinę i to tak bez wahania. Ja w ogóle się nawet nie zorientowałem, kiedy tą prędkość dobiłem, nie? Teraz jak widzicie sobie jadę spokojnie 90. Nie ma też żadnych oznaków tego, że jesteśmy przeładowani o 4,5 tony. Ja bym sobie wziął więcej niż tą jedną paczkę, którą mamy, żeby się jeszcze bardziej doładować. Myślę, że większy ciężar nie zrobiłby wrażenia na tym Iveco i daje sobie naprawdę spoko radę. Jest takie powiedzenie, że kierowcom Iveco stary poszedł po mleko. To tutaj Iveco spisuje się bardzo dobrze, jeśli chodzi o komfort jazdy, gdy masę dopuszczalną mamy przekroczoną o 4,5 tony. Okej, pozwólcie, że zatrzymam się po tej stronie i tutaj sobie jakoś na lewo przejdę. Czekajcie, bo czwórka jest tutaj. Dobra. Jest Gites. Możemy wyruszać. Jedyneczka. Kierunkowskaz lewy. Nie widzę, co siedzie, ale najwyżej mnie wyprzedzi tam. Czekamy sobie na światłach. Teraz się zapaliła prawa strona. To za chwilę będzie lewa. Oj, ten autobus to... Nie za bardzo. Jak widzicie, wjechaliśmy już do Sławna. Oho. Jakiś wariat kolejny. Maluch tam w ogóle stał, co jest? Nie wiem. Kręcimy tutaj. I tutaj na prawo jeszcze raz. Tutaj, jak widzicie, elegancko. Zobaczcie w ogóle, jak ładnie. No może trochę na krawężnik najechałem. Ale jak fajnie się wykręca tym Iveco wszędzie. Jest to naprawdę bardziej zwinny samochód niż Mercedes. Okej, stary Jarosław. Także teraz nadeszła pora, żeby zajechać też na drogę wojewódzką naszą w PCD. Kurde, zapomniałem, że w tej grze nie ma wychylania się takiego jak w ETS-ie. Nic nie jedzie, dobra. Aj, no, krawężnik, który jest zaliczony, no ale widzicie, jak tutaj jest. Niestety z tą kamerą. Fakt, jakieś wychylanie się, kamera pierwszoosobowa przydałaby się. Bo to jest wykonalne na Robloxie, są nawet gry, w której można wychylać się za okna. No cóż, na razie czekamy, może rozwinie się to wsparcie dla kierownicy jeszcze jakoś. Mamy tu koniec terenu zabudowanego, także... I nie ma tu ograniczenia żadnego, tak? W takim razie, czyli tu jest 90 w sumie. Tak na to wygląda, nie? O, tu mamy ograniczenie do 70 dopiero teraz. No bo tak, tam też był w sumie wyjazd salonu, czyli to się już chyba zalicza jako skrzyżowanie, po którym jakby ograniczenie traci ważność. Kurde, co jest? Chłop tu był przez chwilę. Yo, o co chodzi? Teraz tak, to jest numer 6. No spróbuję znaleźć ten numer bez patrzenia na job direction, chociaż powinniśmy dać radę jako tako. Tutaj może być jeszcze kontrola policyjna w Pątnowie. Tu sobie trzymajmy nogę na hamulcu, ale nie ma. Zobaczcie, tutaj też w tym vanie są światła przeciwbielne, to sobie możemy trochę lepiej doświetlić naszą drogę, ale niewiele nam to da. Kurde, numerki mogą się świecić w nocy, nie? Wygodniejsze by to było. Teraz mi się wydaje, że już szóstkę minąłem. Ale nie, okej, tu jest siódemka. I to będzie tu. Dobra, przygotuję sobie kierunkowskaz. I czy to jest tutaj? Dobra. Tak, to jest tutaj. Jesteśmy przy szóstce. Jak mi się wydaje, światła świecą. Dowieźliśmy. Udało nam się. Dobra, to chyba najbliżej teraz mamy do Darłowa. Gdzie sobie tam szybko śmigniemy. Nie powinno być problemu. Teraz tak, żebym ja widział kontrolki, to sobie... O, ja przeciwgielne też gdzieś miałem to zbindowane. Pewnie pod jakimś klawiszem i teraz nie pamiętam jakim. Oj, ale tu jest mega ciemno. Okej, wyjeżdżamy ze starego Jarosława i próbujemy. Bo nie widzę, żeby tu jakiś samochód jechał. Ale jak może oczywiście jechać tylko bez włączonych świateł. Oj, tutaj chyba też nie jest jakoś szyba przyciemniona tak mega, bo tutaj wszystko to jest podobne. Tylko nieba nie widać, ale okej, no dobra, popruliśmy trochę. Nie patrzyłem akurat na prędkość, skupiałem się na drodze, ale wiem, że jakieś 140 było. Bo tu poniżej setki, bo zabudowane. Tu już nie ma zabudowanego. Także prójemy. Tutaj jest znowu 50. Oj, w ogóle widzicie? Znaki, jak jadę obok znaków, się podświetlają. W Maluchu światła były tak słabe, że nawet one się nie podświetlały. Więc mi się wydaje, że w Maluchu te światła powinny być nieco lepsze. I jesteśmy już w Darłowie, chociaż tam znak chyba był już wcześniej. Lecimy sobie paczuszkę. I Słowino. Także zapraszam. Iveco przeładowane o 4,5 tony. Kontra paczka do Słowina. Nie no, kocham tego dostawczaka. Gdyby nie ten mem, to szczerze nie byłbym aż tak bardzo za nim. Ale tak to jest czegoś pośmieszkować trochę. Iveco przeładowane o 4,5 tony właśnie zmierza drogą wojewódzką 205. Przekracza dopuszczalną prędkość o 20 km na godzinę. Ej! Dobra, Iveco przeładowane o 4,5 tony kontra offroad, bo trochę źle skręciłem, nawet sam nie wiem czemu.
O Boże, cudo. Ja chcę stąd wyjechać dzisiaj, nie? O dobra, znak z kolizją oczywiście. Kurde, daj radę. Trzyma się drogi jak na przeładowanie o 4,5 tony. Tynia ze sprzęgłem. Gdzie tu jest zakręt? Tutaj. Kurde, nie mogę wyczuć. Nie ma force feedbacku, nie mogę wyczuć, czy rzuca tym, czy... O, si. Oj, mogłem komuś wyjechać, ale przyparciło mi się, bo nie wyczułem, gdzie jest wyjazd. Ale daliśmy radę, nie? Włączamy trakcję z powrotem. Widać, że jest przeładowane o 4,5 tony, nie daje rady niestety. Nie chciał driftować, mimo że to RWD. Znaczy zaraz walniemy jakiegoś bączka na polu oczywiście, tylko dowiedziemy tą dostawę. Może, a nie, zaraz zabudowany. No i widzicie, nie ma gdzie pruć w tej w PCD, nie? I ciągniemy teraz. Jest kawałek tu między Seczkowem. Teraz tu jeszcze mogą, znaczy chyba nie mogą, ale administracja może tu stać. Dobra, jesteśmy w Sęczkowie, tutaj autobusiarz. Ty, bo ja do Słowina miałem, o oh shit, zagapiłem się. Ty, bo wracam do tego Słowina i widzę tą ciężarówkę, co tu stała wcześniej. Ten, że jakieś dymy są przez chwilę. Nie, są jakieś dymy właśnie. Autobus tu stoi. To ten, co mnie wcześniej wijał. Coś tu się dzieje niedobrego. Z jakimś B... O nie! Co ty chłopie robisz? Pozwolę go sobie ominąć jakoś. Bo widzę, on tu ma konflikt z jakimś kierowcą BMW. I to chyba jest E39, jeśli dobrze słyszę. Dobra, stanę sobie tutaj. Ale BMW pojechał, autobus pojechał, czyli spór chyba został jakoś rozwiązany. Dostarczyliśmy paczuszkę, śpigniemy sobie na smardzewo, nie? Niech będzie to taka tradycja teraz, odkąd dodali to smardzewo, że na filmach z kierownicy sobie zawsze śmigdziemy tam na jakiś test offroadowy samochodu, którym aktualnie jedziemy, nie? Tak w sumie wiecie, bo to jest tak oparte, żeby faktycznie też troszeczkę zarobić. Przecież mam 150 tysięcy chyba zarobiłem, bo nawet 20 tysięcy zarobiłem, tak mi się wydaje. Z taką spokojną, ekonomiczną jazdę 30 minut. Spaliliśmy 7,2 litrów paliwa. Powinno być, okej, dobra, to było 39 z trafiku, a nie policja. Właśnie, ciekawe co z tymi policjami, bo ich nie widziałem już później. Także możliwe, że gdzieś się ulotniły do innego województwa. I bardzo dobrze, mieliśmy spokój przez cały film. W ogóle też ostatnio dodali do Polish Car Driving, to już w ogóle chyba wtedy, gdy wleciał film z Maluchem, dodali do Polish Car Driving jakieś takie fajne rzeczy do prywatnych serwerów. Tak będę chyba się namyślał, żeby zakupić ten prywatny serwer do jakichś właśnie filmów, jak będę potrzebował, czy do live'ów. Ciśniemy, jak widzicie, seta na blacie jest. Patrzymy, ile wyciśniemy na offroadzie i weko przeładowanym o 4,5 tony. I nawet w sumie powiem wam, że jest wykonalne. Czy stanie jak wyskoczymy? Okej, tu nie jest jak w maluchu już. Kurde ty. Okej, ale zdążyłem zahamować przed zabudowanym na tyle, żeby nie stracić prawa jazdy. Myślę, że nie ma sensu tutaj próbować rozpędzać się, bo już w sumie wyciskaliśmy famak, ale driftować się da. Zręcznym, ale się da. Okej. Dobra. Udało się tak, że nie zarżnęliśmy. Te drzewa nie mają kolizji, ale mimo wszystko nie zarżnęliśmy w przeźroczyste drzewa, jak to mówią niektórzy. No raczej, że zręcznym, tak jak w maluchu, dobrze się driftuje w tym Iveco i tyle. Próbujmy jeszcze jakiegoś bączka zakręcić, czy to jest możliwe. Uuu, możliwe! Jak na przeładowanie 4,5 tony to fajnie. Czekaj, sprzęgło jeszcze trochę, byśmy sobie dopociągnęli, bo to widzę, traci moc silnik. Także chciałbym was zaprosić na naszego kanałowego Discorda, gdzie jest tam specjalna strefa przeznaczona do Robloxa i Polish Car Driving. Możecie sobie tam popisać z różnymi ludźmi. Zapraszam jeszcze również do wspierania kanału, za które macie specjalne bonusy, w tym wyróżnienia również na Discordzie, specjalne zapisy live'ów. Wszystkie linki macie w opisie, a ja wam już dziękuję za oglądanie. Na dzisiaj to tyle. Na razie. Cześć. Pa, pa.